Na dwa głosy to letnia seria rozmów o życiu w podcaście Karoliny Sobańskiej. Karolina oddaje stery nad rozmową i siada do dialogu z różnymi rozmówcami o przyjaźni, marzeniach, pracy i wartościach. Nowy odcinek czeka na Was w każdy poniedziałek lata. Podcast jest dostępny na wszystkich platformach streamingowych, a na YouTube oraz Spotify dostaniecie go w wersji wideo. Jest takie. Utarte, myślę, stwierdzenie albo przekonanie, że osoba, która pracuje z pasją, której praca jest jej zajawką, nie przepracuje ani jednego dnia. No, uważam, że bardzo ładnie wygląda to na różnego rodzaju memach i takich grafikach motywacyjnych na LinkedInie. Moim zdaniem, no, w ogóle nieprawda. To znaczy wręcz może to pójść z mojego doświadczenia i też jak obserwuję różnych ludzi, czy nie wiem, tam, czy czytając biografię, czy po prostu podglądając ludzi na ostatnio mój ulubiony portal społecznościowy do LinkedIn. Mm, Bardzo polecam. Tak młodzieżowo. E, no nie. <laughs> I naprawdę i tam możesz obserwować ludzi, oczywiście jest to też pewnego rodzaju taka komunikacja sukcesu, ale też ludzie tam pokazują, wiesz, możesz obserwować po kolei czyjeś kroki. E, no i ja nie się zgodziłbym się w najmniejszym stopniu z takim stwierdzeniem, bo też się można zapędzić, wiesz, trochę w kozi róg, ym, gdzie po prostu, yy, no jakby sama sobie trochę założyć takie przysłowiowe homonto, że okej, okay, to jest moja pasja, więc ja robię wszystko, co jest z tym związane i lecę tak do przodu i myślę, że to może być bardzo duża kara, w sensie, że, że może być to bardzo duża odpowiedzialność. i To jest też taka duża presja na... nałożona na tę pasje. No tak, 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 że ja już wybrałem, wybrałam i to jest moja, i ludzie mnie z tym kojarzą, i idę w tę stronę, i, i wiadomo, i wiadomo, i wiadomo, więc myślę, że wręcz można się zakręcić, zwłaszcza jak ci dobrze idzie. E, no bo jak ci dobrze idzie, to znaczy, że jak masz potwierdzenie i wewnętrzne, i zewnętrzne, że jesteś w tym dobra, że to się rozwija, że idzie do przodu, więc napędzasz się, napędzasz, napędzasz. A teraz mówmy się, żyjemy w takich czasach, że co uważam, że piękne, ale też bardzo trudne, bo na przykład nasi rodzice czy dziadkowie wybierali sobie tą ścieżkę zawodową raz i mieli spokój, tak? I jest całkowicie normalne, że ktoś odchodzi z zakładu pracy i dostaje kwiaty z karteczką dziękujemy za 45 lat współpracy, nie? Bo to była jego pierwsza i ostatnia praca. E, teraz no nawet nie chodzi o to, że my możemy zmieniać, ale e, i oczywiście też możliwości bardzo kuszą. To uważam, że jest bardzo niebezpieczne, bo, bo po prostu ciężko się zdecydować, bo umówmy się, że zanim wskoczysz na tego konika, na którym jesteś dobra i on tak sobie sprawnie jedzie do przodu i to się rozwija, no to wymaga to chwili, więc też są momenty trudniejsze no i w tych momentach trudniejszych łatwo spojrzeć na kogoś obok i pomyśleć, wow, teraz to tak idzie. Może bym zmieniła. Więc mhm. uważam, że to uważam, że wręcz, uważam, że oczywiście mamy mnóstwo możliwości i też jak pokazują badania, ludzie z naszego pokolenia będą zmieniać ścieżkę zawodową tam dwa czy trzy razy w ciągu życia, To jest super, bo możesz sobie być, wiesz, malarzem, mechanikiem i pracować w bibliotece na emeryturze, ale uważam, że jest to po prostu trudne. Tutaj wychodzę z założenia, że wszystko w życiu, co jest dobre, ma też te swoje złe strony i to, co jest niesamowitą szansą, właśnie ta mnogość możliwości i opcji jest też swego rodzaju przekleństwem. Mój ukochany paradoks wyboru, czyli to, że jestem wdzięczna za tą wolność i dowolność w moim życiu na wszelakich płaszczyznach, a jednocześnie niejednokrotnie cieszę się, kiedy w menu restauracji są trzy opcje, a nie trzydzieści. Myślę, że każdy no, może to sobie przywołać jako przykład, kiedy właśnie tych, tych opcji do wyboru jest mniej jakoś łatwiej nam jest wtedy wybrać, a nie zastanawiamy się, co by było, gdyby, gdybym wybrał, wybrała tę inną ścieżkę. Tu już wracając mm -hmm, do, mm -hmm. do kwestii zawodowych, nie? że myślisz sobie jak potoczyłoby się moje życie, a może teraz zmienię i też czytam taką bardzo fajną książkę, niedawno 4000 tygodni. Okay. Tyle czy... rzekomo trwa nasze życie. Okay. Um... Czy to jest tylko, dopytam, czy to jest ten sam trend, co 4 godzinny tydzień pracy? Absolutnie nie. Okay. To jest książka, która mówi o tym, że nasz czas jest policzony, więc bardzo odkrywcze i trochę dementuje mnóstwo jakichś takich porad i przekonań odnośnie produktywności. Okay. i dążenia do celu i trochę właśnie życia w takim y, kołowrotku, żeby mądrze tymczasem po prostu gospodarować i właśnie nie podążać cały czas za nowo wyznaczonym celem y, bezrefleksyjnie to jest jakby jedna rzecz, mm -hmm. to jako dygresja. Mm, a druga rzecz to jest właśnie to, że my mamy tendencję, przecież że mamy bardzo dużo opcji do idealizowania sobie tych alternatyw. Że nie zastanawiamy się nad tym, że każda alternatywa jest też życiowym wyborem uh -huh, i uh -huh. ona będzie miała swoje ciemne i jasne strony, tylko zakładamy, że ta wersja prawdopodobnie nas bardziej uszczęśliwi. No i myślę, że w przypadku jakiejś tam kariery zawodowej to jest, to jest mega ważny wątek. I też mam wrażenie, że jeszcze właśnie nawiązując do pracy, która jest pasją, te rzeczy często wyglądają na wspaniałe. Y Łatwe, lekkie, przyjemne, więc brzmią bardziej kusząco niż jakaś droga zawodowa, która kojarzy nam się z założeniem, z większym wysiłkiem, nauką, jak dajmy na to najprostszy przykład, lekarz. Mm -hmm, mm -hmm. No ale to, co ja lubię sobie powiedzieć, to właśnie może nie tyle, że nie przepracujesz ani jednego dnia, co nigdy nie wyjdziesz z pracy. <grystanie> to bardzo ciekawa obserwacja. Myślę sobie, że myślę sobie, że to wszystko jest bardzo personalne. To znaczy taka ście... Ostatnio rozmawiałem z moją koleżanką, która właśnie kończy medyczny, czyli jest na piątym albo szóstym roku, w każdym razie pięć czy sześć lat. I ja mówię, "Wow, że szanuję, że to bardzo dużo zaangażowania, też takiego czasu, kiedy twoi znajomi już chodzą do pracy, mhm. więc mają pieniądze. A ty dalej mieszkasz u rodziców, bardzo dużo się uczysz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I że szanuję takie zaangażowanie. I ona mi odpowiedziała, że okej, okay, ale i tak bym coś robiła przez te 6 lat. To dlaczego okay. nie zrobić czegoś porządnego? E, więc myślę sobie, że to. Bardzo personalne, jakby że warto się zastanowić, jakby która ścieżka tobie bardziej odpowiada, bo jedno i drugie ma pewnego rodzaju koszta. Ja na przykład patrzę na moich znajomych, którzy, z którymi równolegle zaczynaliśmy, i oni na przykład poszli do korporacji, no i teraz są na fantastycznych stanowiskach. Nie zamieniłbym się z nimi, mm -hmm. ale patrzę na wiele, mówię, kurczę, możesz sobie wziąć urlop, wyłączyć telefon. I już. Nawet, hmm. okej, okay, tak coś tam, 26 dni urlopu mnie to ogranicza. Możesz sobie wziąć urlop bezpłatny, możesz pracować na kontrakcie, możesz dogadać się ze swoim przełożonym, że będziesz zarabiać mniej, ale będziesz miał więcej urlopu. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest milion, i myślę sobie, że kluczem, żeby to sobie tak dostosować pod siebie. Dobrze wiesz, że są ludzie, którzy lubią mieć wszystko uporządkowane, cyk, 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 a są tacy, którzy najdalej w kalendarz patrzą pojutrze. I, i, no, i, I to jest jakby dla mnie bardzo ciekawe że każdy może sobie ten, w dzisiejszych czasach, trochę ten świat z plasteliny ulepić. E, natomiast wchodząc właśnie w taką, pomyślałem sobie o tych o lekarzach i prawnikach, że to jest jednak chyba wciąż taki kierunek zawodowy, gdzie po prostu musisz, jakby decydujesz się raz na zawsze. Nie wiem, czy da się, da się to potem zmienić. E, Wszystko się da. No tak, ale no, wiesz, wyobraź sobie, że masz tam, nie wiem, 30 parę lat, i jesteś, jesteś lekarką, skończyłaś studia, zainwestowałaś mnóstwo czasu i dochodzisz do wniosku, Nie, będę miała kwieciarnie. Nie wiem, no się wydaje, że na pewno się da, i takich przykładów zakładam jest sporo, ale na pewno jest to bardziej obciążająca decyzja. Bardzo wiele poświęciliśmy prawdopodobnie przez ten czas. Wiesz ja też nie mam swojego doświadczenia, akurat takiej ścieżki, ale nie wiem, mam przyjaciółkę, która była pielęgniarką i też po wielu, wielu latach postanowiła robić biżuterię i uważam, że to jest ekstra. I też wymaga ogromnej odwagi, też biorąc pod uwagę całą narrację społeczną wokół tego, że przecież studiowałeś i włożyłeś tyle pracy i wysiłku w daną ścieżkę. Ja myślę sobie, za każdym razem, kiedy widzę, czy twoją grafikę. Do podcastu, czy opis, w którym jest pięknie napisane na Spotify, że, jest, że jesteś od 2018 roku. No mówmy się, ile masz odcinków? 200. Ponad 280. Okej, okay. jest to kawał czasu na antenie, czy tam na całym świecie w internecie, jak mówi mój znajomy. I nie miałeś takiego momentu, że zastanawiałeś się, może zacznę właśnie robić biżuterię, może pójdę na etat, mm. może wiesz co chodzi. Nie miałeś takich myśli? To jest mega ciekawe. Zupełnie nie spodziewałam się, że mogę to odnieść do siebie, a to jest tak naprawdę analogiczna sytuacja, bo biorąc pod uwagę, że wiesz, ja zaczęłam działać w internecie zupełnie bez jakichś tam aspiracji zawodowych, ale jednak systematycznie i z dużym zaangażowaniem 10 lat temu. Mam w tym roku dziesięciolecie Gratuluję. kariery. Piękny moment. Dziękuję bardzo. Tak, no właśnie, z tym gratulowaniem sobie za rzeczy, to też jest super wątek w kontekście pracy dla siebie, więc do tego możemy wrócić. To no, jest ciekawe. Ale, ale rzeczywiście to już też jest. Ogromna inwestycja, czasu, energii, tak? No, pewnie też jakaś finansowa, ale myślę sobie o inwestycji życia wręcz Not swojego. Right. I powiem szczerze, że oczywiście w trudniejszych momentach przychodziły do mnie takie, takie myśli, że ja to po prostu zostawię i zajmę się czymś innym. Albo myślałam sobie, a co jeżeli ym, w jaki sposób moja kariera legnie w gruzach, też y, tragicznie podchodząc do sytuacji, to co ja wtedy zrobię. I znajdowałam sobie jakieś alternatywy, więc myślę, że czuję się całkiem sprawcza i, okay. i bezpieczna. Że, że masz opcję. Tak, że mam opcję, ale za każdym razem, kiedy sobie to wizualizowałam, to mhm. rzadko to była moja. Celowa decyzja, tylko bardziej myślałam, że wiesz, okoliczności życiowe mnie doprowadzą do sytuacji, w której będę musiała znaleźć alternatywę, ale może tak jak właśnie w przypadku lekarza czy prawnika, mam z założenia zaprogramowane, że już poszłam tą drogą, więc mi się po prostu nie opłaca tego zmieniać, bo tutaj za dużo się już wydarzyło i no, kim ja jestem, jak nie jestem tym, kim jestem że... zawodowo. O, to, myślę, to jest bardzo ciekawy wątek, teraz spadło mi to do głowy, e, czyli trochę definiowanie się przez pracę. No tak. To znaczy, że to jest twoją taką wizytówką, no nie? Ja pamiętam swoje doświadczenia, jak zwinąłem się z radia, ja też zacząłem odnośnie 10 lat kariery, to też bardzo ciekawe, ja zacząłem bardzo wcześnie pracować. Mianowicie jak miałem 15 lat, tam chodziłem sobie po szkole, grać programy w Radio Akademickim. W związku z tym, mając 25 lat, minęło mi 10 lat na antenie. Co, co brzmiało kuriozalnie, ale oczywiście było prawdą. I pamiętam ten moment, kiedy... I to, i to jest taka praca, kiedy tak, em, znajomi cię słyszą, tak? Bo wiedzą, kiedy masz program, mhm. jadą sobie samochodem i tak dalej, i tak dalej. To nie jest, jak jesteś jakby... Na przykład ciężko komuś naściemniać, że coś jest nie tak, bo jest bardzo prosty sposób weryfikacji, czy jesteś w pracy, czy nie. W związku z tym jakby wszyscy wiedzą, czym się zajmujesz i tak dalej, i tak dalej. I ja patrzę ze swojego doświadczenia, że to była dla mnie pewnego rodzaju wizytówka. I pamiętam, że jak zwinąłem się z radia, to czułem się taki trochę Mr. Nobody. Mm -hmm. Że okej, okay, mam te swoje umiejętności, mam doświadczenie, mam jakby cały bagaż doświadczeń, i, i, i pełne przekonanie, że ja to sobie jakoś ogarnę. Ale w tym momencie, kiedy ktoś cię w takich. Mm, no nie wiem, na przykład na jakiejś imprezie. Albo spotykasz znajomego, nie wiem, tam z liceum, whatever. Gadacie sobie, gadacie, no i fajnie jest powiedzieć w tych trzech, czterech zdaniach, czym się zajmujesz, tak? No i jest to twoja wizytówka, bo no tak, tak możesz powiedzieć, gram program w radiu, bla, bla, bla. bla. A teraz mówisz, a ja pamiętam tam ten moment w moim życiu, że szukałem opcji. Bardzo dużo czasu poświęcałem na granie na konsoli i czytanie książek i... Klikanie są w internecie, tam, a może porobimy coś takiego, jakiś research, no, ale jednak w, w takiej konfrontacji musisz odpowiedzieć, no tu robię takie coś, za tydzień coś tam i ja pamiętam, że czułem się strasznie mhm. słabo, no bo nie jesteś w stanie powiedzieć pyk, nie, zajmuj tak. się tym i tym. Powiem ci tak, w ogóle w Polsce mamy taką tendencję. Rozmawiałam parę lat temu właśnie z Ekspertką w tej dziedzinie, z socjolożką, właśnie o roli pracy w życiu Polaka, że my poznając człowieka czy spotykając człowieka po, nie wiem, po latach, zazwyczaj pytamy, co tam co robisz i to pytanie jest z założenia nakierowane Wkądasz na to, się tak, zawodowym. czym się zajmujesz, kim jesteś właśnie zawodowo, więc myślałam sobie, że no rzeczywiście w moim czy w twoim przypadku ta praca jest wizytówką, może inni ludzie też tak mają, ale z drugiej strony każdy potencjalnie może to mieć, bo każdy jest o to pytany bardzo często w ciągu swojego życia, więc też jest tak. mega ciekawe, nie? że nie powiadasz, czym się interesujesz, co robisz w wolnym czasie, jakim jesteś człowiekiem i jakie tak. masz marzenia i wartości, tylko mówisz, czym się zajmujesz tak. i z czego zarabiasz pieniądze, więc to też jest ciekawe, myślę, ale no, na maksa ta, ta kwestia tego, że praca jest naszą wizytówką, że to jest nasza tożsamość, to jest bardzo bliski mi temat. I to, to jest ciekawe, że wiesz, ciebie słuchali w, w radio, a ja też zaczęłam na YouTubie, będąc w liceum, gdzie. Wszyscy w szkole i moi znajomi wiedzieli o tym, że ja się tym zajmuję. Przy czym ja zawsze, jak opowiadam o tym, jak jestem dopytana, to mówię, że miałam w sobie jakieś niesamowite wyparcie i nigdy się nie zastanawiałam, jak jestem postrzegana przez to. Że po prostu robisz. Tak, ja to po prostu robiłam i ciekawe. to było takie moje drugie życie, dosłownie. Mm. I, I nigdy się nad tym nie zastanawiałam, nie analizowałam tego, nie próbowałam tego ukrywać, ale też nie próbowałam jakoś specjalnie ludzi zachęcać do tego, żeby to oglądali. Okay. nie docierały do mnie w ogóle informacje od rówieśników, jaka jest ich opinia na temat. Mojego kanału na YouTubie. I to sobie funkcjonowało równolegle, i ja uważam, że to jest, powiem Ci, jakiś fenomen, dlatego Bardzo że. Bardzo ciekawe, Dlatego, YouTube... że zazwyczaj jestem o to pytana, jak sobie radziłaś z opinią tak, rówieśników, czy nie tak. zastanawiałaś się, czy coś oceniana. Tak. A dla mnie to była jakaś taka moja rzecz, właśnie jakaś taka moja zajawka, no która z czasem oczywiście właśnie stała się pracą i stała się częścią mojej tożsamości, ale miałam odwrotnie, że nie stawiałam sobie tej wizytówki na zasadzie, a ja już powiem, jestem YouTuberką, tylko mi było głupio, że jestem youtuberką. Że, o, że masz coś Więc, No jak byłam na studiach i YouTube zaczynał być moją karierą, bo to się tak po prostu bardzo... Płynnie y, zmieniło, przeniknęło, i po prostu y, zajęłam się tym prosto po studiach, już jakby na pełen, na pełen etat. Mogę powiedzieć, że chciałam już zrobić cudzysłów, to jest kolejna fajna rzecz. Także mówiąc o takiej pracy kreatywnej w internecie, ja często mówiłam, że, ach, praca w cudzysłowie. Tak, moja tak. Dodaję posty na Instagramie. Tak, tak. Że <laughs> jakby no, pytanie, czy dziewczyna bierzesz swoją pracę na poważnie? No ten cudzysłów Uuu, sugeruje, jakby ciekawe, coś że ty tutaj... wypierasz, tak, że to tak, nie jest serio. Tak, tak, hmm. tak, że właśnie to dużo było tutaj takich, y, takich wiesz, sygnałów, że, 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 y, że mam sama problem z. Z tym, czym moja praca jest. I, I właśnie na studiach pamiętam, kiedy byłam pytana o to, czym się zajmuję, czy w ogóle, żebym powiedziała coś o sobie. Też od studentów się nie wymaga, żeby mówili za bardzo, czym się zajmują, ale takie były rozmowy. To mi było ciężko powiedzieć, że jestem YouTuberką. Natomiast już wtedy miałam podcast od jakiegoś czasu. I pamiętam, że powiedzenie, że jestem podcasterką, było dla mnie totalnie okej. Okay. I ja sobie zaczęłam korzystać z tego, słowa, że jestem podcasterką, żeby trochę tak zabrzmieć bardziej e, poważnie. Ale absolutnie cię rozumiem, bo uważam, że YouTube ma bardzo pejoratywny wydźwięk. Mianowicie mm -hmm. podcast wygrywa tym, że od razu brzmi ekspercko. Nie wiem z czego to wynika, tak po prostu jest, ale jak powiesz, że masz podcast, no to właśnie to jest takie, uch, czyli prawdopodobnie jest tam coś mądrego, jakaś wartość, la la e, mimo że podcasty lądują na YouTubie, normalna rzecz. Mm. E, a jak jesteś youtuberką, no to pewnie nagrywasz jakieś śmieszne filmiki albo odpakowujesz słodycze tak. albo coś tam, więc to jest jedna rzecz, o której pomyślałem. E, wracając na sekundkę, w sensie, e, jeden wąteczek dotyczący pracy i tego utożsamiania się. To wydaje mi się to oczywiste, bo tam spędzamy najwięcej czasu. Mhm. Że to jest te, powiedzmy, standardowe 8 godzin dziennie, co też dobrze wiemy, że się pozmieniało. No ale jednak, biorąc pod uwagę, że 8 śpimy, drugie 8 poświęcamy na pracę, no to zostaje 8 na różnego rodzaju aktywności, które już nie są jedną aktywnością. Więc to jest po prostu miejsce czy rzecz. W którym inwestujemy najwięcej czasu, więc wydaje mi się, że to chyba tak się spina. Znaczy matematycznie no ma tak, to no, sens. Matematycznie tak. Ale pytanie, czy w momencie, kiedy prowadzimy swoją firmę, to czy aby na pewno poświęcamy 8 godzin na pracę i 8 godzin na działania wszelkie rekreacyjne? To zależy. To znaczy, odpowiedź brzmi oczywiście nie, ale też jest to wszystko bardzo płynne. Z mojego doświadczenia, największą zmianą przejścia na swoje. Ja bym tutaj szeroko traktował nie tylko prowadzenie firmy, ale też ym, pracę jako freelancer, bo uważam, że jest to po prostu jednoosobowa mm -hmm. działalność, sama zarządzasz wszystkimi aktywnościami. I są takie dni, kiedy pracujesz na przykład 16 godzin, bo nałożą się projekty, bo jest termin, bo tak po prostu się praca skumuluje, ale są takie dni, że pracujesz dwie godziny, bo tak. Bo, bo możesz. Bo możesz, trochę, trochę bo możesz. I mm -hmm. y dla mnie największą zmianą był e, skok zaangażowania. To mhm. było coś niesamowitego. Że poziom zaangażowania wzrósł mi tak, tak dynamicznie, że ja nie miałem najmniejszego problemu z tym, żeby na przykład. OK, patrzyłem w kalendarz i mówię: Dobra, wyjeżdżam za tydzień w czwartek, czyli będę miał taki przedłużony weekend. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten weekend przepracować. E, i, I po prostu przekładasz sobie te tak. e, klocuszki. Też na przykład z czasem dowiedziałem się, w sensie zrozumiałem troszkę, jak ja funkcjonuję, że bardzo dobrze funkcjonuje pracuje mi się właśnie w weekend, kiedy nikt ci nie zawraca głowy. Nie ma maili. Tak, nie, nikt nie dzwoni, i tak dalej, i tak dalej. I masz po prostu spokój, żeby troszkę powypychać takich rzeczy, które mogą cię popchnąć do przodu. I to uważam, że bardzo. No, uważam, że wymaga to trochę takiego żonglowania. No i pójścia jakby nie odtąd dotąd, tylko samemu poprzestawiania sobie. Nie uważam, że to, że to jest więcej pracy. Bo też umówmy się, że sama sobie decydujesz, czy nie wiem, czy na przykład będziesz publikować trzy posty tygodniowo i jeden odcinek tygodniowo, czy może będziesz publikować jeden odcinek miesięcznie, bo to jest dla ciebie ok, I już. Więc uważam, że ilość pracy jest żonglerką, zwłaszcza że oboje znamy dużo osób, które pracują na etacie i po prostu zapiżają jak chomik w kołowrotku. I to wcale i tylko czekają, żeby wziąć ten urlop i się wyłączyć. Mhm. I to wcale nie oznacza mniej pracy. Ale uważam, że ten skok zaangażowania to jest kluczowa, kluczowa zmiana. Ale miałeś tak, że praca na własną rękę czy praca na swoim to było jakieś twoje marzenie, na przykład od lat, do którego dążyłeś? Czy to cię przyszło z czasem, że stwierdziłeś, o, może tego spróbuję? Um, ja zawsze robiłem bardzo dużo takich dziwnych rzeczy, to znaczy dziwnych rzeczy. Bardzo dużo próbowałem. Od tego, że widzę, nie wiem, mieliśmy z kolegą komis podręczników. Przedsiębiorca? Nie, no handlowałem. Kiedyś pamiętam, miałem taki wątek, że zobaczyłem, że. To jest śmieszna anegdotka. E, rozmawiałem na imprezie ze, znajomi, ze znajomymi dentystami i zobaczyłem, że fajnie jak w gabinecie przydały się takie modele szczęk. To jest taki model, że możesz pacjentowi pokazać, tu będziemy robić jedynkę, a tu na czwórkę <suszynka> coś tam. Zobaczyłem, że na AliExpress one są dużo tańsze niż w Polsce i razem z moim kolegą stomatologiem ściągnęliśmy taki niemalże kontener tego. Moja wiedza na temat sprzedawania modeli dentystycznych była taka, że robiąc zdjęcia na aukcję, dolna szczęka była na górze. Resurtym. Miałem zero wiedzy, Ekspert. ale to się wszystko sprzedało. Więc ja po prostu próbowałem ba bardzo wielu takich patencików. Coś mi się wydawało ciekawe. Pamiętam w czasie pandemii zastanawiałem się, czy nie... musiałem sobie kupić kosiarkę na działkę i mówię, jakbym kupił tak trzy kosiarki, to też mieszkało moje kumple, to moglibyśmy innym kosić działki. Nie jest to pomysł na biznes dwudziestoparolatka, ale why not? nic się to nie... Spróbujmy, zobaczymy mm -hmm. co, się, co się okaże. Więc ja zawsze miałem trochę drive na to i faktem, którym za bardzo się nie chwalę, ale, ale nie jestem też dla mnie jako jakoś bardzo krępujący, ja ze wszystkimi moimi szefami może nie miałem podgórkę, ale nie, nie, nie zawsze... Nie ale nie zawsze to była to była najprzyjemniejsza relacja. To znaczy ja też byłem takim gościem, który się trochę może nie buntował, ale oni mieli jakiś tam plan i ja mówię, ja bym wolał inaczej. Eee, więc, więc, to wydaje mi się, że I, i zobaczyłem, że praca na swoim jest bardzo fajna, bo po prostu samemu sobie, znaczy nie musisz się nikomu tłumaczyć z tego, że dzisiaj pracujesz mniej, a jutro pracujesz więcej, że uważasz, że ten kierunek jest lepszy. Po prostu sam, oczywiście też bierzesz za to odpowiedzialność, co jest pewnego rodzaju kosztem i rozumiem, że dla niektórych może być to, eee, no po prostu koszty, mm -hmm. że mówisz kurczę teraz to zrobić, a tu masz trochę luzik. Eee, no ale moja perspektywa jest taka, że no, oczywiście wszystko jest dla każdego, jeżeli, chcesz sobie, jeżeli ktoś chce pracować na etacie, jest to w ogóle rewelacja. Jeżeli ktoś chce pracować na swoim, super, e, ale uważam, że jeżeli ktoś ma predyspozycję do robienia własnych aktywności, najróżniejszych, i pracuje na etacie, to bardzo dużo traci, bo ułożenie tego pod siebie, jeżeli ma się takie predyspozycje, jest uważam po prostu game changerem. No wiesz, ale jednocześnie, jeżeli sobie nie wyznaczymy pewnych ram i nie będziemy mieć na tyle samo kontroli, żeby się nie zapędzić w tej pracy, bo jesteśmy tacy zaangażowani i tak bardzo temu oddani, to to może mieć też bardzo duże koszty na naszym, na przykład, nie wiem, życiu osobistym, co na naszym zdrowiu. I wydaje mi się, że dla mnie to jest bardzo duże wyzwanie, żeby powiedzieć sobie stop. ja tego się uczę już od kilku lat, mhm. żeby przestawać pracować, żeby właśnie brać sobie wolne. Żeby jechać na wakacje i może to brzmi jak coś oczywistego, ale dla mnie, na przykład dla osoby, która przez wiele, wiele lat na każdy wyjazd zabierała ze za sobą aparat i uwieczniała każdy tak, moment, tak. to ja w wieku 25 lat po raz pierwszy pojechałam na wakacje bez telefonu, bez jakiejkolwiek pracy, urlop. urlop, urlop. I myślałam sobie, o, oh, wow, Jakby czuję, że to jest takie, wiesz, wyjątkowe. Więc mam takie poczucie, że trzeba sobie ustawiać te, te zasady i te ramy, bo ta wolność jest świetna ale jednocześnie może być bardzo niebezpieczna. Przynajmniej wiesz, ja mam taką okay. naturę, że, że jak mi się chce, to robię. Ale jeszcze dodam a propos dawania sobie czasu wolnego, że postanowiłam sobie jakiś czas temu, że nie będę pracowała w weekendy i przyszła do mnie taka refleksja, podobna do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że znam sobie sprawę, a czy aby na pewno to, że wezmę wolny weekend, naprawdę tyle mi da, a może... Lubię to, że mogę we wtorek, w środku dnia spotkać się z przyjaciółką, czy pojechać coś załatwić, czy właśnie wziąć sobie wakacje, nie wakacje, w zależności od tego, czy biorę ten aparat i telefon, czy nie. I Ale czasami mam przyjemność z tego, że wieczorem. Wystawię faktury i w, w o, sobotę to, sobie... O, to akurat poruszałeś bardzo ciekawy wątek. To jest najprzyjemniejszy moment każdego miesiąca. I, i, w, i w sobotę... To w nocy o północy. Dokładnie. I wiesz, w sobotę zrealizuję sobie jakiś projekt po to, żeby mieć mhm. lżejszy poniedziałek i przy mojej osobowości wydaje mi się, że dla mnie to działa. Bo wtedy nie stwarzam sobie znowu sztucznych ram odpoczywania. No dobra, a... To w takim razie, gdzie masz taki red flag, taką kropkę, że mówisz, dobra, na dzisiaj wystarczy? Albo, albo w kontekście tygodnia, albo. Bo, bo urlop jest jeszcze taką przestrzenią, że mówisz: tak. Okej, okay, jestem, potrzebuję, albo mam mhm. ochotę, whatever, i jedziesz. Ale jest to jednak taki trochę laboratoryjny moment, kiedy po prostu znikasz na tydzień i się wyłączasz. A jak na co dzień sobie mówisz: Dobra, Karo, wystarczy. Zresztą no, staram się mieć jakąś listę zadań, które mam do zrealizowania w konkretnym miesiącu, w konkretnym tygodniu, w konkretnym dniu. I zazwyczaj, jeżeli je zrealizuję, to czuję, że mogę już odpocząć. Jest to totalnie, wiesz, nie, nie, niemierzalne, bo ja też tych tasków nie określam przez to, jak dużo czasu powinny mi zająć, tylko mam takie poczucie, że okej, okay, czuję się usatysfakcjonowana. Może to jest ten syndrom, wiesz, odhaczania i, i okay. takiej gratyfikacji. Może no, jest bardzo że, że, miłe, że coś, nie? Coś cyk, cyk, tak, cyk. tak, że coś zostało zrobione. Ale wydaje mi się, że taką ważną dla mnie kwestią jest to, że staram się... Kiedy zrobię sobie kolację i zjem kolację, to już potem do pracy nie siadać. Okej. Okay. Chyba, że jest jakaś super faktura do stania, nie nośmie się. Chyba, że jest po prostu coś, coś jest, ważnego. To jest, to jest I lubię, staram się tak do tego podchodzić, że kiedy mam danego dnia nagranie podcastu, to zachowuję dosyć dużą higienę pracy. To U, ciekawe. To oznacza to zawsze mówi moja Karolina, która z mną pracuje już od kilku lat, że pamiętaj, że jak miałaś nagranie, to już możesz nic nie robić do końca dnia. Super. Co się nie do końca. Czyli to dzisiaj Tak, tak za chwilę mam wolne. To nie do końca działa w, w praktyce, ale rzeczywiście nagranie jest dla mnie czymś na tyle ważnym i satysfakcjonującym, bo znowu to mi na przykład mówi, że o, już jestem, uwaga. Tydzień do przodu z moimi materiałami, no bo jeżeli podcast wchodzi raz w tygodniu, no to tak. ja czuję, że po prostu zrobiłam tydzień pracy. O, ciekawe, no, ciekawe. To jest mi łatwiej sobie danego dnia odpuścić, jakby nagranie daje mi takie ogromne poczucie satysfakcji, a jednocześnie to, co też jest, myślę, że ciekawe w tym zawodzie, pewnie każdy podchodzi do tego inaczej i ma jakieś inne zasoby energetyczne, ale ja zauważyłam, że dla mnie mega ważne jest to, żeby być wypoczętą, wyspaną. Yy, świeżą, najedzoną przed nagraniem i zadbać o to, żebym miała spokojny wieczór, właśnie dobrą noc i dobry poranek. I na przykład, jeżeli dzisiaj mam nagranie i jutro też mam nagranie, to też ten dzień, który jest przed nami, traktuję z takim należytym szacunkiem. Tak, bo wiem, że to jest inwestycja w to, żeby to nagranie było no, jakościowe. Oczywiście. I ilekroć, wiesz, przychodziłam do studia y, zmęczona, czy, czy nie wiem, jakaś zestresowana, albo nałożyłam sobie za dużo nagrań jednego dnia, to że odczuwałam docuć. to. Tak, okay. odczuwałam to pewnie. Słuchacz tego nie czuł, ale ja jako osoba bardzo wymagająca wobec siebie, no to miałam poczucie, że mogłam lepiej performować podczas takiego nagrania. No, ale właśnie tutaj też nam to się wiesz. Pięknie łączy z tą całą kwestią tożsamości, że to jest o tyle bywa trudne, kiedy mhm. się bardzo identyfikujemy ze swoją pracą, że my rzeczywiście z tej pracy nie wychodzimy i ta praca stanowi. Może nie wiem, czy jest za ważna, tak? ale stanowi bardzo, bardzo, bardzo dużą no, część naszego, naszej tożsamości, naszego czasu. I też y, naszego poczucia własnej wartości. I myślę, że to jest jakaś taka kwestia, która w przypadku twórców internetowych jest, y, jest bardzo żywa. I, I ja to na pewno u siebie obserwuję, że ciężko jest mi wyjść z pracy, bo praca jest moim imieniem i nazwiskiem. O, y, tak, oczywiście. I każda decyzja, którą podejmuję prywatnie, jest poniekąd moją decyzją zawodową, mhm. y, przez co jest to takie, y, jakby to powiedzieć. Zniewalające to w ogóle ciekawe słowo, prawda? Zniewalające, Zniewalające. powinno być teoretycznie <noise> tak. negatywne, ale jak powiedziałam, to słowo zabrzmiało jak komplement, że jest to po prostu zniewalająca jest moja praca. <noise> ale tak, mam takie, mam takie poczucie, że przez to ciężko jest z niej wyjść i ten moment, kiedy zamykasz laptopa pracując na etacie, choć też nie chcę tego upraszczać, myślę, że etaty są różne. Są etaty mniej lub bardziej stresujące, absorbujące i szefowie, którzy wymagają od nas pracy absolutnie niewymiarowej i nie od yy, wiesz, 9 do 17, czy której tam godziny. Ale niejednokrotnie myślałam sobie o tym, że fajnie byłoby sobie zamknąć tego laptopa. I kończę ten monolog jeszcze. <laughs> nie pozwolę ci dać do głosu, przypomniało mi się, że yy, miałam. Od dziecka właśnie bardzo ciekawe, dwa przeciwstawne wzorce w domu. Myślę, że też jest no. interesujące pod kątem tego, jaką ścieżkę wybieramy, jak, jak jaki stosunek mamy do, do drogi, jaką obrali nasi rodzice, gdzie moja mama miała od zawsze pracę, też jedną, praktycznie tą samą, stabilną, ma do tej pory, od 8 do 16 i nigdy nie przynosiła pracy do domu. Okay. Totalnie to nie był temat, to nie było coś, nad czym ona się w ogóle kiedykolwiek okay. zastanawiała. To mama chodzi do pracy. Tak. Już. Mama chodzi do pracy, mama wraca z pracy i jest mamą. Podczas gdy jest mój tata, który miał i ma wolny zawód, absolutnie bez żadnej struktury, który pracował non-stop, ale jednocześnie był w domu, mógł gdzieś podjechać, mógł coś załatwić. I ja pamiętam od dziecka, że myślałam sobie, że w życiu nie będę pracowała na etacie, że ja chcę mieć wolny zawód. Czy uważałam, że sposób pracy mojego taty jest jakiś perfekcyjny? Nie. Ale założenie wiedziałam, że to będzie prawdopodobnie w przyszłości droga okay, dla mnie. Okay. Wydaje mi się, że, że poniekąd, się podoba, tak, że, poniekąd okay. ją wybrałam. Oczywiście musiałam przejść mnóstwo lekcji i ulepszania tego modelu, który został mi zaprogramowany w głowie, żeby był bardziej, <laughs> powiedziałabym, sustainable. <laughs> Ale rzeczywiście, wydaje mi się, że to też jest ciekawa, ciekawa kwestia, że, że my sobie obserwujemy to od dziecka. Że co nam się podoba tak. i w to byśmy szli. E, Wiesz co, ja jeszcze pomyślałem sobie o tym, e, tro, troszkę odbijając się od końca, co wspominałaś, się, e, bo e, że e, bycie wyspaną. E, to znaczy, Paweł Tkaczyk kiedyś w jakimś e, TEDzie wspominał takie bardzo ciekawe badania, które pokazują, że 90% sytuacji stresowych w naszym życiu wynika z dwóch powodów. Że jesteśmy albo głodni, mhm. albo niewyspani. Świetnie. Wyobraź sobie, idąc matematycznie, który już wątek też dzisiaj poruszaliśmy, że jeżeli jesteś wyspana i najedzona, to 90% problemów znika. I tak jest. Ja na przykład uważam, że wyspać się to jest najlepsza inwestycja. Mhm. Co z tego, że ja wstanę o szóstej, jak cały dzień będę taki mellow, że mówię, no nie, nic nie zrobimy. Dużo bardziej, czasami nawet też w ciągu dnia widzę, że wstałem wcześniej, bo musiałem, bo tak się stało, ale wrzucam sobie w kalendarz, że są dwie godziny, ja idę na drzemkę, wstaję, kawka i jest drugi dzień. Ja wiem, że wtedy będę efektywnie pracował, więc to myślę, że to jest jedna rzecz, bardzo istotna. To, co mówiłaś o nagraniach. W radiu jest takie hasło, które e, mówi, że jesteś tak dobra, jak twój ostatni program. E, to, że. Oh I to jest bardzo no. duża presja, ale z Wreszcie. drugiej strony, no, tak to działa. Mhm. Że możesz zrobić, wiesz, 100 rewelacyjnych odcinków, ale jeden wyjdzie paździerzasty. I mm. słuchacze pamiętają tak. Cię dzisiaj, no tak, nie? Tak. Jutro no, oczywiście znowu może być geniusz, tak. ale uważam, że najtrudniejsze w tym takim, um, jakby to powiedzieć, w byciu twórcą, o chyba, o, chyba tak to powinniśmy nazywać, to jest y, bycie równym. To znaczy trzymanie pewnego rodzaju rytmu. Nie posiadanie, wiesz, genialny odcinek, fatalny odcinek, tak. tylko oczywiście delikatnie mm -hmm. do góry fajnie, jak się rozwijamy. Więc to uważam, że, że jest to trudne, że utrzymanie rytmu jest bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli tego tych treści powsta produkuje się bardzo dużo. Ale to, o czym wspomniałaś, że masz dzień nagraniowy i luzik, to ja z kolei jakiś czas temu wprowadziłem sobie podział na dni, jakby to powiedzieć... Tematyczne. Trochę tematyczne. To znaczy na przykład staram się nie mieć, że wtorek, środa, czwartek, tylko wtedy mam spotkania. I one są po 14. Mhm. Bo na przykład dla mnie spotykanie się rano... Nie ma sensu. To znaczy, w takim kontekście. że dzień. Tak, że rano, ja, mam, ja wiem, że to są te trzy godziny, kiedy ja jestem wyspany, skupiony i mogę popchnąć coś takiego naprawdę ważnego, merytorycznego, taki duży klocek lego na dzisiaj. A spotkać się i pogadać, to możemy sobie o każdej godzinie. Nie zwłaszcza, że często spotkania, które mogłyby być mailem, to też bardzo ciekawe, tak, 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 że tak, tak, tak. spotkałem się się, spotkałem, ja mówię, a o czym będziemy rozmawiać. I jeszcze tego nie wprowadziłem, bo uważam, że to trochę takie ofensywne, ale mam kolegów, którzy w swoich firmach wprowadzili taką zasadę, że nie ma spotkania bez agendy. Jeżeli spotykamy się, bo tak, to, pracow to inni pracownicy mają prawo nie przyjść na to spotkanie. Zatem nie zalogować się na to spotkanie, mm. bo nie wiadomo, o czym będziemy rozmawiać ale stawiając jeszcze kropkę przy tym podziale na dni, to daje bardzo fajny taki workflow, że na przykład wiesz, nie wiem, dzisiaj jest dzień spotkań i wiesz, że dzisiaj masz kilka ustawionych spotkań i trochę na tym się skupiasz. Innego dnia, nie wiem, tam powiedzmy masz właśnie nagrania, nie? Że masz jedno nagranie rano, drugie nagranie masz wieczorem. Że tak sobie trochę to dzielisz i to się bardzo fajnie sprawdza. To polecam, bo daje ci możliwość też yy, rozmawiałem ostatnio z moim kumplem, który jest trochę ma swoją firmę, ale też tworzy content i on właśnie tu ma spotkania z teamem, tu ma coś tam, tu ma pracę koncepcyjną, a w piątki nagrywa dwa odcinki na tam różne kanały. I taki podział uważam, że jest super, bo można sobie, wiesz, mhm. dzisiaj tutaj, jutro tutaj, że tak się w pełni sfokusować na jednym działaniu. Ale po pojawiło mi się w głowie pytanie i myślę sobie, co robisz w momencie, kiedy czujesz, że nie idzie. Bo czasami siadasz, zakładasz sobie słuchaweczki i mówisz, la 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 la, la skończone. A co jest w momencie, kiedy siadasz i mówisz, no gruz, no dzisiaj. Wiesz co? Moja praca jest w dużej mierze pracą kreatywną. Więc z mojego doświadczenia, w sytuacji, w której coś nie idzie, to trzeba to zostawić. Jestem też osobą bardzo terminową i raczej nie zostawiam sobie niczego na ostatni moment raczej robię wszystko do przodu i właśnie jestem na swoim kołowrotku pod tytułem umyję zęby na tydzień do przodu. Oczywiście nie robię tego, to jest tylko moja, moja analogia, bo... Czasami... Ale gdyby się dało najeść tak, do przodu tak, albo wyspać do ta, przodu? Tak, nie, najeść oh. do przodu to ja bym się nie chciała, ja mogę się najadać tydzień. Ale... Ale, ale w kontekście właśnie takich tasków, które nie są koniecznie przyjemne, to mhm. zdecydowanie włącza mi się syndrom zrobię do przodu i tak samo w, w przypadku nagrywania podcastów. Nigdy nie osiągnę chyba momentu, kiedy stwierdzę, że jestem bezpieczna, bo zawsze można nagrać do przodu. I to też jest coś, okay. co nauczyła mnie książka, którą wcześniej wspomniałam, 4000 no, tygodni, ciekawa. że jakby... Nie do końca ma to sens, czy w ogóle nie ma to sensu, bo zawsze będzie coś dalej. Zawsze okay. znajdziesz sobie coś więcej, czym możesz się zająć i nie osiągniesz nigdy stanu, kiedy stwierdzisz, że jest wystarczająco. Więc jeżeli nie zorientujesz się dzisiaj, że możesz się zatrzymać i po prostu odpuścić już dziś, to prawdopodobnie przełożysz to na każdą inną okoliczność, mm -hmm, nawet mm -hmm. jeżeli będziesz miała odcinków do przodu. Więc to jest jakaś taka rzecz, którą ja sobie przypominam. Więc jeżeli coś mi nie idzie, to po prostu to zostawiam. I przychodzę do tego w jakimś lepszym momencie, ale, ale raczej. To zawsze mi strasznie dziwnie, ale raczej mi się to nie zdarza. nie zdarza. bo ja też bardzo. No wiesz, jeżeli są rzeczy, których nie lubię, to też jest ważne, ważna kwestia. Ja, moja praca jest super, to w się sensie bardzo, bardzo ją lubię, wywodzi się z mojej pasji. Nie jest moją pasją w tym momencie, bo jest moją pracą, więc ją po prostu bardzo lubię, jest satysfakcjonująca, spełniająca. U, ale już zmieniła się jej kategoria. Tak, 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 bo to, wiesz co, to jest coś, co bardzo chciałam powiedzieć dzisiaj, że ym, w momencie, kiedy ta praca przechodzi w. Boże, pasja przechodzi w pracę, to niekoniecznie jest już taka pasjonująca, bo jest związana z pewną odpowiedzialnością, z pewnymi zadaniami, więc ona nadal jest dla mnie niesamowitym sposobem na samorealizację, ale mm -hmm. to nie jest stan, w którym budzę się rano i stwierdzam, że też nie, nieprawda kłamie. Jest tak często, jest tak było bardzo to często. <laughs> było to oficjalne Drodzy państwo, było to e, nie jest tak wielokrotnie, że wstajemy się sobie, ale super, tak? Ale super, że to jest moja praca, ale super, że mogłam to wybrać, ale super, że mam teraz takie nagranie, takie spotkanie, że to się naprawdę dzieje i też uczę się właśnie tego, żeby sobie właśnie zbijać tę przysłowiową pionę i przypominać sobie, zobacz, Karo, jakby gdybyś to zobaczyła parę lat temu, to byś była w szoku, że tak wygląda twoje życie, a teraz ci trochę spowszednią, więc może sobie przypomnisz, że jest fajnie mhm. i, i sobie pogratuluj, ale też po prostu się pociesz. To jest jakiś taki dialog, który ze sobą. Prowadzę. W każdym razie moja praca zdecydowanie, moja pasja cały czas mówię odwrotnie, moja... Jeszcze w, etap moja, konwersji, jeszcze się zmienia. Tak, jeszcze nie, wiem, jeszcze, no jeszcze nie wiem, jak nie będzie. Dopuszczasz ale jeszcze nie 100%. Tak Niekoniecznie uważam, że jest to moja pasja, bo ogólnie wierzę, w ogóle uważam, że pasja to jest bardzo duże słowo i, i też nie wiem, czy jest potrzeba, żeby każdy się czymś rzeczywiście pasjonował, ale na pewno możemy mieć jakieś hobby, możemy mieć jakieś zajawki i według mojej jakiejś tam wiedzy, ostatniego researchu, to im bardziej nasze hobby jest niezwiązane z naszą pracą i o nic w nim nie chodzi, i co więcej, jesteśmy w nim średni, tym lepiej. U. Tym odczuwamy większą satysfakcję tak i jesteśmy tak. Jesteśmy po prostu okay. zwykłymi, normalnymi ludźmi, okay. bo kiedy nasza, nasze zainteresowanie, nasze hobby nam wychodzi za dobrze, to może nam się odpalić opcja, hm, a może będę w tym mistrzem. Jakby ja wiem, że to byłoby totalnie coś, co bym poszła, bo w ogóle, jak byłam dzieckiem, to byłam przekonana, że każdy jest w czymś mistrzem świata. I że ja muszę się szybko zdecydować, że co to będzie. Swoje mistrzostwo świata. I nie wiedziałam, czy Uu. wygram You Can Dance, czy zostanę tenisistką, no. czy <noise> nie zapomnę <noise> tych rozkmin. Już miałam 10 lat wtedy i to było naprawdę, dla mnie to było dosyć przytłaczające. Co ja wybiorę jako swoją, swoje mistrzostwo świata? Niemniej... Yy... Teraz jestem już nieco mądrzejsza, myślę. Znaczy, mam nadzieję, że po tym czasie jestem mądrzejsza. I wiem, że, y, że fajnie jest mieć hobby, które nie jest z niczym związane i jest po tak zwane nic. Rzeczy po nic są bardzo fajne. Też staram wow. się ich robić jak najwięcej. Nie, żebym robiła ich jak najwięcej, ale staram się ale o tym pamiętać. Się. No więc y, tym samym uważam, że moja praca przez to nie jest ani moją pasją, ani nie jest moim hobby, ale na pewno jest czymś, co sprawia mi Friday, co jest niesamowicie satysfakcjonujące. Y, I. Do czego zmierzałam? Pamiętam, cudownie, bo już myślałam, że zgubiłam ten Uch, wątek. Uch, to cenna umiejętność. Tak, ale Wrócić, nie, nie wiem, nie? czy masz tak jako prowadzący, Wrócić. czasami czujesz, że zgubiłeś to mówisz, i mówisz mówisz, 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 i masz takie, o, gdzie ja płynąłem, o, gdzie ja płynąłem. To teraz, kochani, posłuchajcie sobie trzy minuty, jak my tak sobie szukamy wątków tak, w głowie. Tak, 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 ale pamiętam. Jest no. takie powiedzenie, że, ono jest wulgarne, więc powiem je w wersji zmiękczonej, że każdy wybiera swoje przerąbane. Okay. Czyli, że w każdej pracy, nawet tej wymarzonej, najwspanialszej ze snów, są rzeczy, których po prostu nie lubisz robić, no, jasne. ale to jest twój wybór, i też akceptujesz to. Bo tak jak mówiłam wcześniej, każda super rzecz ma też swoje jakieś negatywne aspekty. To tak samo ja podchodzę do pracy. Więc. Wracając do Twojego pytania, są rzeczy, które po prostu nie lubię, więc nie mogę powiedzieć, że mi nie idą. Ja na przykład, akurat to niepopularna opinia, nie przepadam za yy, wystawianiem faktur i robieniem wszelkiego rodzaju formalnych rzeczy. Mhm. Jakby mhm. nie umiem zrobić tabelki w Excelu, jakby mhm. dla mnie pewne, pewne czynności są po prostu żmudne, nudne i bardzo odtwórcze, więc mnie to. Denerwuję i nie lubię tego, ale robię to nadal, więc to nie mogę powiedzieć, że mi nie idzie, po prostu to robię, bo jestem osobą niem, odpowiedzialną, zadaniową i po prostu wiem, że to jest, to jest moje, mój obowiązek. Niemniej w przypadku wszelkich prac kreatywnych to raczej czekam na moment, kiedy. Kiedy mi się chce, zazwyczaj mi się chce, jakby siedzę w pociągu, siedzę w samolocie, og daję takie podróżnicze przykłady, ale dla mnie to jest taki bardzo miły, kreatywny czas. Nawet znaczy, jeżeli, że wtedy masz Tak, do Nawet tego. jeżeli jadę, nawet jeżeli jadę gdzieś, no właśnie, urlopowo-wakacyjnie, to uwielbiam siedzieć z notesem, z kalendarzem. Znaczy porozkminiać. Pis, porozkminiać, ale Fajne. też pisać konspekty, pisać, no to wiesz, wokół mojej jakiejś tam działalności jest dużo, są to powiedziałam. Jakiejś tam działalności, działalności. Jakaś tam. W cudzysłowie. Może deprecjonowanie. Moje, moja jakaś tam działalność, w cudzysłowie. Um, ważne jest to, żebym właśnie pisze różne opisy, czy, czy posty i dużo jest tego słowa pisanego, co jest działaniem kreatywnym. W związku z tym czekam na ten moment, ale on przychodzi często, bo myślę, że jest to no, po prostu wyro, wyrośnięte z pasji. Ciekawy jest ten wątek sportowy, o którym wspomniałaś. Mhm. Ja pamiętam taką historię, anegdotę odnośnie właśnie pracy, która jest twoją pasją, że... To prawdopodobnie nie jest tak, że Robert Lewandowski wstaje sobie rano, pije tam szejka, czy on je na śniadanie i myśli sobie piłkę bym sobie tak pokopał. A, no tam nie? Się że tam, że, ale bym sobie w gałęb ograł. Z wow, Tak, chodźcie może ten. Wiesz o co chodzi. I, I też rozmawiałem z moim znajomym dotyczącym właśnie tego, kiedy praca jest twoją pasją i uważam, że co do zasady, to nic nie zmienia. Ale w momencie, kiedy lubisz tę aktywność, to jest to plus 5%, które pomagają ci przerzucić ten węgielek, no nie? Że, że to dopiero, że wartość tego doceniasz w momentach kryzysowych, trudnych, kiedy myślisz sobie, że, że to jest właśnie ten, ten taki, ta drobnostka, która pomaga ci powiedzieć, no dobra, zrobię to. Więc myślę sobie, że tu za bardzo nie ma, znaczy oczywiście fajnie jest mieć pracę, która jest twoją pasją, ale uważam, że to jest dosłownie to, to malutkie poletko i teraz ja straciłem wątek. Kurczę, miałem historię, miałem historię dotyczącą właśnie sportu, o rozkminianiu, praca swoje, swoją pasją. Jak powiedziałeś o tym powiedzeniu radiowym właśnie, że jesteś tak dobra jak Twoje ostatnia show, bardzo to jakoś ze mną zarezonowało, dlatego że to jest, to jest bardzo trudne i to jest myślę coś, o czym wiele osób, które nie wykonują podobnej pracy, nie myśli, patrząc na twórców czy osoby występujące na scenie. Pamiętam, oglądałam film dokumentalny parę lat temu o Taylor Swift, która jest jedną z najbardziej znanych osób na świecie, jest jedną z najbardziej nagradzanych też artystek. Ja sama jakby jej za bardzo nie słucham, ale obejrzałam ten film, bo są dla mnie to bardzo ciekawe. No też wszyscy wiemy, kim jest Taylor Tak, dokładnie. I nie można powiedzieć, że nie odniosła sukcesu. I tam był taki fragment, gdzie ona po otrzymaniu nagrody Grammy za jedną ze swoich płyt, wpadła w totalnego doła i od razu po powiedziała, że dla niej jest to tak ciężkie dalej kontynuować swoją pracę, dlatego że ona boi się, że już nigdy nie pobije tego, co sama osiągnęła, czyli rywalizuje jakby ze samą mm -hmm, sobą. Mm -hmm. I oczywiście w żadnym wypadku nie chciałabym się porównywać do Taylor Swift. O, e, ale... Dajmy sobie trochę tak, 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 karą. No, no, może... no no kiedy nowa ma płyta? Kiedy nowa płyta. Ale zdałam sobie sprawę, że mnie też czasami nachodzą takie. Myśli, kiedy na przykład kilka odcinków osiągnie duży sukces, w sensie otrzymuje niesamowicie pozytywny feedback, widzę, że to pięknie się mm -hmm, niesie mm -hmm. i jestem z siebie zadowolona przez te pięć minut, dosłownie, bo potem pojawia się lęk, że kolejne a co i jeśli będą już tak nie dobre? utrzymam tego poziomu, Uuu. a co jeśli kolejne odcinki rozczarują moich odbiorców i stwierdzą, że nie, to już jakby nie jest takie fajne. I myślę sobie wtedy, chciałabym chyba, i robię to w tym momencie, dać też odbiorcom odrobiny... Um, Dać mi szansę zrozumieć, co też się dzieje w mojej głowie no, w takiej ciekawe. chwili, że, że to nie jest poczucie, że chodzę i właśnie ym, cały czas sobie dopinguję się sobie, ale zadwaliłaś kawał dobrej roboty, tylko już osoba, i to też myślę, że jest fajna analogia w ogóle do osób prowadzących też swoje działalności, już abstrahując od twórców, że nie masz szefa, który da ci premię, czy powie ci, sobie wolne, czy przy, przyśle ci kwiaty, tylko jesteś już o krok do przodu, jakby fajnie, jest sukces, pocieszyliśmy mm -hmm. się mm -hmm. przez chwilę, ale tu już wiesz, że jesteś dalej, jakby, okay, no możesz się podzielić tym sukcesem, ale jeżeli nie zaplanujesz kolejnego kroku, tak. to, no, ta, to to nie będzie się dalej kręcić. Tak. Więc to, to jest takie przekleństwo. Dla mnie bardzo ciekawą zawsze obserwacją jest, kiedy na przykład dostaję o, informację od znajomych, wow, że robicie taki projekt, coś tam, a ja mówię, a, a ja mam w głowie, że ja żyłem tym trzy miesiące temu, dokładnie, Zobacz, jakbyście wiedzieli, tak. co będzie za trzy miesiące, to będzie wow. Mm -hmm. e, ale wrócił mi wątek, o którym e, myślałem: czyli robienie rzeczy, których nie lubisz. E, bardzo polecam delegowanie. Delegowanie o. wszystkiego. Przykład podcastowy, e, studyjny. E, ja na przykład nienawidzę montować. Uważam, że montuję bardzo słabo. I już nie lubię tego. Dlatego mamy chłopaków, którzy rewelacyjnie montują, którzy są dużo lepsi. I już, natomiast ja znam swoje poletko, w którym mm -hmm. jestem OK i tutaj pcham też wózeczek. Jedna rzecz to pracownicy, druga to współpracownicy. Kiedyś na przykład myślałem, że wspólnicy muszą być tacy sami. Teraz wiem, może ktoś się oczywiście nie zgadzać, że to w ogóle nieprawda. To znaczy, oczywiście musicie mieć wspólną wizję, cel i się dogadywać, jasne, ale najlepiej my na przykład z moim wspólnikiem pozdrawiam, Krzyśka, pozdrawiam e, pozdrawiamy. E, jesteśmy zupełnie innymi osobami. Mianowicie, yy, mamy kompletnie inny zestaw skilli i jakby każdy zajmuje się swoją przestrzenią. No i to jest coś, co działa i wiem, że każda kolejna aktywność, w którą będę wchodził, będzie albo w duecie, albo w trio, mm. albo w jakimś kwartecie, gdzie okay. po prostu zbierasz, okej, okay, ten dobrze gada z ludźmi, yy, ten super zarządza finansami, ten ma doświadczenie w branży, w którą wchodzimy, każdy dorzuca swoje, jakby swoje najlepsze, i uważam, że to płynie. Jest, oczywiście, mhm. przedstawiłem laurkę. E, wiemy też, że jest wiele, no, są jakby konflikty między wspólnikami, e, są też trzeba znaleźć tych wspólników, trzeba być na podobnym etapie w życiu, dogadać się, trzeba też pójść na kompromis. E, rozumiesz, to jest mhm. też taka sytuacja, że ty mówisz genialne, a wszyscy mówią, N -n". no, a ty mówisz, ale. Ja miałem ten pomysł, to wiesz, o co chodzi. No więc to myślę, że jest trudne, ale bardzo rekomenduję robienie rzeczy w ekipie, bo też można wtedy dzielić radości i smutki. E, jak jest trudno, no to masz powiedzieć, kurde, jest trudno, co robimy. Jak, jest, jak, jak idzie, to mówisz ej, idzie. Zrobiliśmy, więc bardzo polecam. I uważam, że to stawiając kropeczkę. Fajnie jest wyjść z taki. Uważam, że robienie rzeczy solo jest bardzo trudne, bo samemu jest się w tym, w takiej przestrzeni, którą nie do końca może rozumieć. Nie bardzo masz się z kim podzielić. Zarówno radością, jak i smutkiem. Nie wiem, jak na to patrzysz. Nie, no na maksa. Uważam, że robienie rzeczy samemu ogólnie w życiu jest, bywa smutne. Trochę się śmieję, ale, ale zdecydowanie to dzielenie się odpowiedzialnością i zarówno celebrowanie sukcesu, jak i przeżywanie razem trudnych momentów jest kluczowe i dla mnie lekcja delegowania jest na pewno jedną z najważniejszych w mojej karierze zawodowej i mówię to otwarcie, że zatrudnienie właśnie mojej Karoliny te już ponad dwa lata temu było najlepszą decyzją w mojej życiu. Karolina też pozdrawiamy oczywiście. Tak, też ją pozdrawiamy i nie jesteśmy wspólniczkami, ale też jest tutaj ta zasada, że bardzo wiele nas łączy, ale też właśnie dzięki temu, że mamy inne. Kompetencje w wielu kwestiach, to super to się uzupełnia jako, jako team, który tworzy firmę. Jakby no, firma, wiadomo, to, to, to jest też trochę inaczej, bo firma nazywa się też moim imieniem i nazwiskiem, ale się śmieję, że druga osoba współtworzy mnie. Też jest Karolina, więc prosta sprawa, ale trochę śmieje się w głowie, dlatego że powiedziałeś, że. Mm, Możemy delegować coś, co nam słabiej wychodzi, i ja po prostu na fali tego, tego porównania do Taylor Swift powiem, że ja właśnie musiałam delegować rzeczy, które mimo wszystko mi wychodzą, ale po prostu wybrać te, które chcę robić których bardziej. To są Tak, tak, tak. tak. Okay. I których trochę nie możesz zastąpić. Tak, tak. tak. Jasne. I, i dla, mnie, dla mnie to było bardzo trudne, bo w momencie, kiedy właśnie. To akurat jest przykład montażu u mnie. Mhm. Kiedy coś ci wychodzi, robisz to od lat, wiesz, jak lubisz, kiedy wygląda efekt końcowy. Tak samo mam nie wiem, w przypadku grafik czy wszystkich tych kreatywnych rzeczy, tak, tak, które tak. są dla mnie bardzo spełniające. Ja też lubię to, w jaki sposób mi to wychodzi, ale jednocześnie wiem, że są ludzie, którzy zrobią to lepiej, Oczywiście. zrobią to szybciej. I ja tymczasem, tym samym zaoszczędzę swój czas, który mogę poświęcić czemuś innemu, więc to wybieranie tych tasków, które są priorytetowe, na pewno jest kluczowe i, i, i mega ważne. I w ogóle praca w zespole i cała ta energia między ludźmi wydaje mi się, że jest po prostu mega satysfakcjonująca. No bo tak, jak chodzimy do biura i czasami, nie wiem, przeklinamy swój los, ale jednocześnie. Niezależnie od tego, czy nasi współpracownicy są trudniejsi i, i jacyś bardziej problematyczni, czy nie, to mamy tam też grono ludzi, których po prostu codziennie widzimy, z którymi tak. dzielimy się tak. tymi codziennymi tak. przemyśleniami, którzy są wokół nas, po prostu jest nam raźniej i milej. Jak, 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 brzmi to mega prosto i banalnie, ale mi no, tego tak. na przykład mega brakowało, przez to, ja y, nie pracowałam. Nigdy w biurze, to znaczy miałam różne prace na studiach, ale nigdy nie chodziłam do w cudzysłowie normalnej pracy, mhm. też, to też ciekawe stwierdzenie, to mi tego bardzo brakowało tego miejsca, gdzie Takiego mogę... Community tak, community troszkę. Tak, tak, właśnie tej społeczności w pracy, tego poczucia, że widzę te twarze, że jestem częścią tak. czegoś większego, dlatego nie wiem, lubiłam chodzić do kawiarni i mieć takie poczucie, że jednak jestem w takim, w takim sztucznym, sztucznym biurze, więc, więc też bardzo to polecam, ale to na pewno wymaga. Zaufania, mm -hmm. pewnego odpuszczania, większej tolerancji na błędy. No bo jeżeli ktoś coś zrobi za ciebie, to nie zrobi tego tak jak ty. Więc no tak, może to tak, zrobić tak, inaczej, tak. może to potencjalnie zrobić w Twoim mniemaniu gorzej. No, ale myślę. dla mnie była to jest nadal ogromna lekcja, bo ja widzę, że w momencie, kiedy mam więcej zrozumienia, empatii i wyrozumiałości wobec pracownika, to szuka mi też wobec siebie, bo myślę sobie, dobra, skoro jestem tak wymagająca wobec innej osoby. To może jest dlatego, że ty nie masz w ogóle pr przestrzeni na swoje własne błędy. I ja, ja widzę, że to jest u mnie bardzo silny no, case. No, przy pracy antenowej może być no. to naprawdę rykoszet. Znaczy, może, może tak. być to bardzo trudne. Tak. Nie chciałbym deprecenować rzeczy, którymi się zajmujemy. Natomiast pamiętam rozmowę z moją siostrą jakiś czas temu, kiedy wchodzimy do przestrzeni takiej coworkingowej i tam siedzi mnóstwo osób na laptopach. I tak zaczęliśmy sobie rozmawiać, że... Co oni tak dziubią? Każdy po prostu idzie jak przecinek do przodu. A robi rzeczy, które umówmy się, że gdyby wyłączyły te osoby swoje komputery przez tydzień, to świat by się nie skończył. Mm -hmm. To nie jest operacja na otwartym sercu. Yy, to nie są rzeczy, które są decyzyjne. A mówię to trochę w kontekście tego, no, że po prostu popełniamy błędy, tak? Że coś my jak zawsze. Yy, yy, jak, jak coś nie wychodzi, to ja bardzo przez lata siebie bardzo kopałem. Też moi koledzy, moi wydawcy zawsze się śmiali, że ja kończyłem wejście antenowy, wyłączałem mikrofon i po prostu bardzo przeklinałem, bo byłem świadomy, że mówię, kurde, miałem ten żart od cały dzień w głowie i się potknąłem na jakiejś literówce i nie wyszło tak jak hmm. ten, a potem sobie myślę, znaczy teraz sobie myślę, po latach mi to przyszło, że mówię, okej. Okay zaraz będzie kolejne, może kolejny będzie jeszcze gorsze, oczywiście. Ale wiesz o co chodzi? No luzik, no. Czy ktoś z tego powodu umarł? Nie sądzę. W sensie, mam nadzieję, że nie. Ale wiesz o co chodzi, że... Oj, wiem o co chodzi. No. Ja ze sobą też prowadzę cały czas ten dialog i, i walczę z tym, z tą krytyczną narracją, która w mojej głowie tkwi I, 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 i nie wiem, czy też tak masz, że ja zazwyczaj staram się uciąć moment, kiedy by zatrzymać się na momencie, w którym mam Uczucie, czy wyszło mi nagranie, czy nie. Jeżeli czuję, że wyszło fajnie, okay. to myślę sobie, pobądź w tym i już do tego nie wracaj i się ciesz. Okay. Bo mam, a jeżeli czuję, że coś jest nie tak, no to wiadomo, wtedy zaczynam się tym zastanawiać, ale zauważam taki mechanizm, że czuję, że poszło fajnie, a potem zaczynam kombinować, co Szukać. poszło źle, okay. gdzie byłam nieelokwentna, gdzie potencjalnie nie mogłam inaczej zareagować, gdzie się zawiesiłam, gdzie zrobiłam to nie tak. Dlatego fajnie de 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 delegować montaż. Tak. Bo nie bo ogląda... się to nie Tak, dotyczy. nagrywasz dzięki Tak. Z głowy. Tak, ja też, ja też tak do tego podchodzę, ale jednocześnie wydaje mi się, że, że cieszę się. Nie wiem, czy to jest dobre, że się cieszę, że też tak masz, że to jest w jakiś sposób normalne, że jesteśmy dla siebie jakimś takim, no może srogim nadzorcą. Mhm. No dobra, a jeszcze jedna rzecz wpadła mi do głowy. Jak działasz w momencie. Coś się udaje. Mhm. Sukces niezależnie czy projekt, o którym myślałaś, coś. No, z boku wygląda, że naprawdę się udało. Tak. Jak długo się cieszysz? I mówisz, wow, udało się jakby wskoczyłam na ten schodek mhm. numer 7, o którym myślałem już dawno. A jak szybko myślisz sobie, dobra, dobra, to się udało, ale jak nie będę jechać na tym rowerku dalej, to za trzy miesiące może nie być tak dobrze. Ja Chyba to powiedziałam jakieś 10 minut temu, że przez 5 minut się cieszę. To mi, niby okay, miało być tak, przykładowe, okay. ale to chyba rzeczywiście tak wygląda. Nie, może nie 5 minut, ale to jest krótkie. I myślę, że to okay. jest coś, coś, nad czym ja bym bardzo chciała popracować. Żeby zauważać te momenty, żeby nauczyć się je celebrować, żeby też trochę traktować siebie jak swojego szefa, w takim znaczeniu, że szef też może y, pochwalić pracownika i tak. dać mu po prostu, żeby sobie trochę tak. się, nie? wyluzował, dokładnie. Więc, więc na pewno umiem się ucieszyć, ale bardzo szybko mi to gaśnie i już idę dalej. Nawet nie w kontekście, wiesz, krytyki, czy, czy jakiegoś piętnowania siebie za to, co nie poszło, tylko, tylko myślę sobie no, bardzo dalej, jaki jest kolejny krok. Mhm. Czy tak masz? Um, tak. Uważam, że bardzo trudne jest znalezienie takiej przestrzeni, takiego luzu, żeby, żeby trochę ponacierać, inaczej, ja nacieranie się sukcesem traktuję bardzo próżnie, mhm. bo uważam, że oczywiście tak się stało, też nie, nie chciałbym powiedzieć, że się udało, no bo to przypisywanie sprawstwa losowi, tak, tak. zaangażowanie, praca i tak dalej, człowiek sfokusowany, Wszystkie umiejętności pozwoliły ci na to, że tak się stało, ale, ale jest to dla mnie bardzo próżne. To znaczy, takie, no okej, okay, wiem, że tak zrobiłem. Jasne, dziękuję, oczywiście przyjmuję. Teraz jak ktoś mówi, jakby słyszę coś mi jak na swój temat, mówię, dziękuję. Wcześniej miałem tak, że kilowałem, że mnie przestań, to wcale nie jest takie, ba. Ehm, no więc, więc myślę, że tak, że, że fajnie sobie dać tę przestrzeń, ale uważam, że jest to arcytrudne, ale też uważam, że. Dobrze jest samemu decydować, kiedy jest ten okres, kiedy przesz do przodu, bo na przykład właśnie rozmawiałem z moją siostrą, która mówi, no dobra, jakby, ej, ludzi wszystko jest okej. Okay. Ja mówię, dobrze, ale teraz idzie. I to jest czas, kiedy ja czuję, że czas dorzucać do pieca. Będzie taki moment, prawdopodobnie, mam nadzieję, że sobie odpocznę, mhm. że dojdę do wniosku, dobra. Teraz jest, okay. nie wiem. No, na przykład w naszej branży wiem, że wakacje są pustym mm. sezonem, więc ja na przykład nagrywając z poziomu końcówki maja, to też ciekawe, <grym> y, że wiem, że y, musimy się bardzo skupić do końca czerwca, ale potem będzie lipiec, sierpień, sezon ogórkowy, i to jest czas, żeby sobie tam bujeć nóżką na kanapie. Ale z kolei zaraz, potem będzie wrzesień, start nowych ramów. Wiesz co chodzi? Wiesz że... o co chodzi. Wiem o co chodzi, ale właśnie w takim razie rozszerzam moją odpowiedź, bo zdałam sobie sprawę, że rzeczywiście mam teraz taki moment, kiedy czuję, że zrobiłam sporo fajnych rzeczy. Ty raz zrobiłaś dużo nowych rzeczy. Tak. Dużo się działo Gratuluję. i właśnie ostatnio zostałam, dziękuję, przyjmuję. <grystanie> ostatnio zostałam zapytana, jakby, co myślę o właśnie kolejnych sezonach, o jesieni, mhm. czy mam już jakąś widzę, że fajnie byłoby o tym porozmawiać. Ja pomyślałam sobie, Zaczęłam wiesz, za, za, zapętlać się, y, próbować coś wymyśleć, i, i nic nie wychodziło właśnie a propos tych momentów, kiedy nie idzie. Mm -hmm. I pomyślałam sobie, stara, wypuściłaś teraz drugi projekt, szukujesz coś na lato, robisz jeszcze jedną dodatkową rzecz, więc realnie dzieją się teraz nowe pomysły, które wymagały sporo pomyślunku, pracy, energii. Skąd masz czerpać zasoby w tym momencie? żeby planować jesień. W sensie realnie stwierdziłam, że po prostu to jest totalnie okej, okay, że ja teraz się nie będę tym zajmowała, bo nawet nie chodzi o to, żeby sobie pogratulować za te wszystkie osiągnięcia, co dać sobie chwilę na to, żeby się po prostu mój organizm, moja kreatywność w jakiś sposób zregenerowała, zresetowała i dlatego właśnie planuję sobie ten okres wakacyjny, kiedy ta seria płynie i leci, dać jako taki czas na po pierwsze odpoczynek i trochę odcięcie się od tego, bo mi się w... Że dystans, tak, że złapanie tak, tak, perspektywy. Tak, bo okay. już mi się włącza, że okej, okay, to ja się odetnę, wyjadę i będę planować jesień. Nie wiem o co chodzi. Nie I już będę wiem, dalej kombinować. Wiesz. I właśnie moja Karolina mówi do mnie: masz tam nie robić nic, masz nie myśleć o tej pracy. Wrócisz mhm. i to się wszystko. To wszystko do ciebie przyjdzie, bo ja też, ja też to wiem, bo mam do siebie zaufanie już po tych wszystkich latach, że ja muszę się rozwijać, ja muszę wymyślać nowe, bo ja to uwielbiam, i to przychodzi do mnie samo i jestem wtedy, tak jak powiedziałeś, zaangażowana, zajrana chce mi się, i tak jak dorzucam właśnie do tego pieca, bo, bo, bo wiem, że to jest ten moment. A w tym momencie, kiedy mam wrażenie, że już te zasoby się kończą, to nie jest dlatego, że jestem właśnie, nie wiem, jakaś przepalona, przepracowana, tylko ja realnie realizuję teraz kilka kreatywnych projektów. Jestem na wysokich obrotach. Dlaczego, mam, dlaczego mam planować kolejne rzeczy? Ale właśnie jak powiedziałeś, to jest sezon. Sezon ogórkowy i, i wszyscy jednocześnie szykują jesienne ramówki, to mi się już zapaliło w głowie: O kurczę, ja tam będę na wakacjach i będę się tak trochę y, obijać i nie zaplanuję tej jesiennej ramówki. Natomiast pomyślałem sobie, że <laughs> myślę sobie, że bardzo, znaczy ja mam teraz tak, że bardzo pożądanym przeze mnie uczuciem jest poczucie bycia głodnym. Mhm. To znaczy takiej sytuacji, w której zamykasz tego laptopa i i właśnie zamykasz go w takim momencie gdzie jest jeszcze dużo do zrobienia, że wstajesz, a on mówisz nie mogę się doczekać, mm -hmm. bo sytuacja, w której e, mam takiego kolegę, który pracuje teraz w systemie 5 rano, 11. Okay. E, I on mówi: Ja nie mogę się doczekać rana, jak wstanę. on ja jest Stary, bo pracujesz 6 godzin dziennie. Oczywiście bardzo efektywnie, wszystko, wszystko jest dowiezione, ale właśnie dzięki temu on zamyka tego laptopa o 12, 13. Jeszcze ma jakieś tam spotkanka i cały dzień już nie może się doczekać, aż rano zrobi coś fantastycznego. A w momencie, kiedy pracujesz w takim trybie pralki, że to po prostu cały czas się mieli, no to zamykasz, kładąc się spać, szybko śpisz. Wstajesz i wiesz. I, i, i wydaje mi się, że to jest dużo frajdy odbiera. Ale jest to trudne. No, tak samo jak powiedziałeś, że Mam napisane, że mój podcast jest z 2018 roku, no to od 2018 roku praktycznie co tydzień jest odcinek. No to jest niesamowite. Co jest to jest dla mnie spoko, crazy. ale ja nie chcę być modą na sukces, więc uh. <grym> chociaż czemu nie, uwielbiałam, tak byłam mała z moją prababcią. Więc myślę sobie, że to jest, to jest mega ważne, żeby złapać ten dystans, żeby nam się po prostu bardziej chciało, szczególnie, to. jeżeli genezą danego projektu, tak jak w tym przypadku. Jest właśnie ta zajawa. To że po prostu mi się strasznie chciało coś że takiego zorganizować, tak, za Że nie? będę po prostu biegła do tego studia. Chociaż w sensie ja nadal to bardzo, zupełnie nie czuję się jakoś zmęczona y, samymi nagraniami. Ja bym mogła mieć codziennie nagrania, bo jest to dla mnie po prostu m, m, mega przyjemność, ale czy zdradzisz nam czy, czy już zaczynasz odczuwać to uczucie głodu, albo czy y, m, przeczuwasz co może dać ci ten stan, że to by się będzie chciało wstawać, albo czy może masz go już teraz na co dzień? Mm. Ja bardzo um, uważam, że bardzo ważna jest, de jest dekompresja yy, i robienie rzeczy maksymalnie różnych od tego, co robisz na co dzień. Czyli, yy, no nie wiem, mi bardzo dużo dają, to będziemy lecieć strasznymi truizmami, no ale tak to działa. Yy, na przykład zacząłem sobie bardzo szanować analogowe życie. Zauważyłem, że spędzam w ciągu dnia kilkanaście godzin w słuchawkach. Mhm. Zaczynając od y, jak tam jedziesz do pracy, y, siedzisz w pracy, jakaś jest muzyczka do skupienia, na spotkaniach jesteś w słuchawkach, w komunikacji jesteś w słuchawkach, dzwonisz i tak dalej i zrozumiałem, że fajnie by było by mieć trochę ciszy, żeby tę pralkę zwaną mózgiem zamknąć i żeby tam się pomyliło. I na przykład teraz mam taką wieczorną formę, którą sobie bardzo cenię, znalazłem taki zeszyt, który się nazywa 1000 kropek. Mhm. I to jest Tysiąc kropek, które musisz połączyć numerkami, powstaje obrazek. Nie, nie nazywam tego rysowaniem, tylko łączeniem kropek, ale to jest super 20-30 minut, które. Tak sobie te kropki. Składanie logo, Lego jest rewelacyjne. Uważam też, że spotykanie się ze znajomymi spoza branży, że to nie jest tak, że przychodzicie i wiesz, a jak twój podcast, a jak coś tam i tak mhm. dalej, tylko widzisz perspektywę tego, że inne zawody, inne aktywności studenckie, zawodowe, że wiesz, na przykład ktoś mówi: rzuciłem pracę, bo teraz zajmuję się fundacją. I ja myślę sobie: no dobra, ale przecież dałoby radę robić dwie rzeczy. Nie, no ja potrzebuję przestrzeni. I Uważam, że, że nacieranie głowy innymi perspektywami bardzo dużo daje. Że nawet jeżeli jakoś bez, znaczy no wpływ no bezpośrednio to pewnie nie wpływa, ale widzisz, że e, trochę wychodzisz też spoza swojej bańki. E, też uważam, że no, to podejrzewam, że masz dużo więcej doświadczeń w tym kontekście, czyli jak podróże mhm. zmieniają perspektywę. Jak możesz sobie. Mm, no dobra, to mam jeszcze jedną przekminkę jesienią siedziałem kilka tygodni na Kanarach. Wiedziałem, że jesień w Polsce nie jest najpiękniejszym okresem, więc mam ten komfort, że mogłem pomieszkać w innej lokalizacji. Moim głównym celem jadąc tam było to, żebym mógł więcej pracować. Bo będzie słońce, bo będzie ciepło i będę mógł więcej pracować. I pracowałem w takim... To jest w ogóle bardzo ciekawe <śm> założenie. No, wiesz co chodzi. Po prostu wiem jak wygląda jesień w Polsce, nie jest to korzystny okres. Nasz organizm jest stworzony tak, żeby przetrwać. A ja wiem, że wtedy mamy sezon i po, i po prostu potrzebuję energii do pracy. I pracowałem w takim coworku, gdzie było, nie wiem, 200-300 osób z całego świata. Mhm. E, e, po pierwsze, ludzie w różnym wieku. Po drugie, różne zawody. Po trzecie, cały świat. I zacząłem obserwować sytuację naszych e, znajomych z Niemiec, Holandii, Francji, Anglii. Mówię o wszystkich krajach Europy Zachodniej, którzy są już trochę dorobieni. Mhm. Widziałem, e, o, o, za, zacząłem. Doceniać y, y, polskie geny, bo mam wrażenie, że my jesteśmy właśnie cały czas głodni. Mm -hmm. To znaczy, że w tamtych krajach pokolenia, które się dorobiły, to jest pradziadek, dziadek, rodzice, więc ty w zasadzie let it go. Jakby ten majątek rodzinny już został zgromadzony, soc jakby masz perspektywę do tego, że luz, trochę nie chcę powiedzieć, że im się nie chce, ale. Obserwowałem postawy ymm, państw ymm, mieszkańców Europy Wschodniej, czyli mówię głównie o Polakach i o Ukraińcach, których też było bardzo dużo, że my po prostu jesteśmy głodni, że nam się chce i uważam, że w perspektywie kilku 10 lat, ale strasznie polecieliśmy w inny wątek, ale że to jest bardzo duży potencjał, mhm. że nam się chce robić. I uważam, że ta zmiana perspektywy bardzo dużo daje. To jest bardzo ciekawa obserwacja. I jeżeli możemy sobie przypisać jakieś pozytywne cechy narodowe, to zawsze ja się bardzo cieszę. Z Jesteśmy tego super pracowici. Tak. W ogóle standard pracy nasz, a na przykład Hiszpanów. Nie Wiesz, tu też jest dużo wątków pod tytułem y, umiejętność odpoczywania, celebrowania tak, życia, ta, robienia no, sobie przerw. Trochę im y, tak, spędzania czasu właśnie z przyjaciółmi, nie rozmawianie o pracy. Więc myślę, że tu wiesz, osobny, osobny duży temat. Y, ja uważam, że nie odpowiedziałeś do końca na moje pytanie, bo zapytałam, <laughs> czy czujesz się y, głodny właśnie do, do pracy. Czy właśnie chodzi ci o to, że te elementy dekompresji i właśnie zmieniania perspektywy mm. sprawiają, że tobie się bardziej chce do tej pracy wrócić? I jeśli tak, to właśnie czy masz teraz takie projekty, które sprawiają, że już nie możesz się doczekać, aż się nimi zajmiesz? Mm. Na jakim jesteś etapie? O, bardzo ciekawe pytanie. Masz rację, że ja wcześniej na niej nie odpowiedziałem, <noise> że tak sobie zacząłem rzucać te wąteczki. E, muszę odpowiedzieć z kategorii to zależy. E, to jest ulubiona odpowiedź eksperta. Rozk rozkładając każdą tę aktywność na, na mniejsze cząsteczki, e, wiesz, że to nie składa się tylko z, tej, z, teg z tego czegoś świetnego. Natomiast mi bardzo dużo daje takie poczucie, jak patrzę sobie 2-3 lata do tyłu i mówię: Wow. Kurczę, nie spodziewałem się, że przerzucanie no. tego codziennego węgielka, no bo jednak do tego się to sprowadza. Że mówimy tutaj, wiesz, o, 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 o tego, żeby, żeby praca była twoją pasją, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale by the end of the day sprowadza się to do tego, jakby uważam, że ludzie, którzy coś osiągają, to są ci, którzy zrobią ten jeden kroczek do przodu. Którzy on na przykład, no nie wiem, ja uważam, że ty jesteś świetnym przykładem tego, że konsekwencja w nagrywaniu jest czymś, co daje rezultaty, i już. To nie jest żaden Rocket Science. Nagrywaj co tydzień odcinek. Oczywiście, on musi mieć jakość, bla bla bla, ale jednak to jest to, co daje. Odpowiadając za twoje pytanie. No tak, ja jestem. Jestem zadowolony, że tak powiem, w momencie, w którym jestem. Trochę dmucham na zimne, bo różnie może być, rynek się zmienia. Ale też rozglądamy się za tym, co może nam dać nowe możliwości. Uważam, że nie ma co przepraszać za timing, ale też moje przejście z radia do podcastów jest piękną, płynną drogą i miałem dużo farta, że tak to się ułożyło. Yy, także, no na przykład dzisiaj mam spotkanie w, z kategorii rzeczy, które wydarzą się pewnie jakoś w październiku czy listopadzie. To odnośnie oglądania. Projekty są różne, w sensie rzeczy, którymi się zajmuję teraz są różne, ale staram się je dobierać tak, żeby, żeby te, które... Nie, troszkę kręcę. Hmm. Pomyśl sobie na spokojnie. No właśnie, tak się zastanawiam. Czuję się bardzo zadowolony z momentu, w którym jestem teraz, ale patrzę też na to chłodno, bo zmiennych jest tak dużo, że może być bardzo różnie. Za rok może być w ogóle petarda, ale też za rok się możemy zwinąć. Bo wiesz, elementów jest sporo. Ja uważam, że to odpoczynek daje ci głód. Ja jestem cały raz głodny. No, pięknie. Na koniec powiedz, masz jakieś, yy, nawet jeżeli totalnie abstrakcyjne, może pochodzące z czasów dziecięcych, a może z dzisiaj takie marzenie zawodowe, jakąś rzecz, którą bardzo chciałbyś zrealizować? O rany, bardzo trudne. No wiem, hmm. najgorsze pytanie. <grym> bardzo trudne <grym> pytanie. Wiesz co, ja. Mm... Ja mam taką historię, że jak miałem tam te 14-15 lat, to obejrzałem serial, w którym gość pracował w RMF-ie, miał fajnego Jeepa, super mieszkanie i ja pomyślałem, że chcę mieć takie życie. I te 8-10 lat później miałem dokładnie takie no. życie, co okazało się, że było, to było takie odfajkowane, że to życie już miałem. Tak. Więc ja troszkę patrzę na to tak technicznie, ale uważam, że warto mieć marzenia. Yhm. Nie wiem, chyba nie mam nic takiego, co wiesz, po prostu kiedy to zrobię, tego, tego też moja siostra mnie nauczyła, żeby bardziej mieć takie podejście enjoy the ride, że największą frajdą jest dzisiaj, ten tydzień, pisanie tego maila, po spotkanie. Zobaczymy co będzie. Oczywiście trzeba mieć wektor, trzeba mieć cel, trzeba wiedzieć, świadomie do tego podchodzić, ale, ale chyba nie mam nic takiego, co wiesz, myślę, wow, za trzy lata to mm -hmm. będzie tak i tak, bo je, tyle rzeczy się może zmienić, kto by pomyślał o tym, że w 2023 będzie tak dużo podcastów. Z perspektywy 2018? Kto wiedział w 2018, kiedy zakładała podcast no. i tłumaczyła, że jest to taka audycja radiowa, tylko że online i że puszczam ją na YouTubie. I nie ma muzyki w czasie. Nie ma muzyki, nie ma wideo, ale może spróbujcie posłuchać i nie miałam żadnych oczekiwań względem tego, czy ktokolwiek będzie zainteresowany. Robiłam to, bo chciałam i też bardzo się cieszę i właśnie super mi się podoba, co powiedziałeś o tym, że... Dobrze jest spojrzeć sobie wstecz i wtedy pomyśleć sobie, o wow, gdybym wtedy zobaczyła, co się dzieje, zobaczył, zobaczyła, co się wydarzy za ileś lat, to, to spełniłoby się moje marzenie, jakby realnie spełniło się moje marzenie, ale też myślę, że przez to, że mamy dowody na to, że to jest do zrealizowania, to przestają być takie abstrakcyjne, magiczne marzenia, tylko trochę przetransformu... Przetransfor Zmienia to się, Mój... to się zmienia. Mam jeszcze jedną króciutką z... rzecz. Tak. Zmieniamy e... to po prostu w, w cele. Ja prowadzę bardzo dokładny kalendarz i zawsze pod koniec roku zbieram to sobie w liczby. I uważam, że to jest rzecz, która daje rewelacyjną perspektywę, bo na przykład jeżeli robisz coś raz w miesiącu, to pod koniec roku masz 12 odcinków czy jakichkolwiek aktywności. E... Kiedy wyjeżdżasz i tak dalej. Bardzo polecam sobie podsumować rok właśnie w liczbach, bo to pokazuje wow, dużo tego zrobiłem, zrobiłam, ale z racji, że ja tak średnio odpowiedziałem na pytanie, mm -hmm. to chciałem cię zapytać o to samo. Czy masz coś, co y, to jest taka chorągiewka, która gdzieś tam y, macha, albo patrzysz na jakiś taki szczyt, mówisz kurczę, fajnie byłoby tam być. To, to ja nie odpowiem, tylko... No, no to świetnie. Drodzy słuchacze... Już ja... kończymy, więc to pozwolę taki program, sobie na bardzo, tak, bardzo freestyle'ową <grym> końcówkę. Bo ja myślę, że dla osób, które nie są do końca liczbowe, tak jak ja, można też zrobić to podsumowanie nieco bardziej opisowo okay. i to też zadziała. O, Ciekawe. Bo, jakby mówię, ja nie Excel, ja nie liczby, Uuu. bo to nie do końca moje, moja działka, ale można sobie też te rzeczy wypisać i Jest mieć poczucie, że, że rzeczywiście tych osiągnięć było całkiem sporo. Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś a propos tego enjoyowania rajdu i tego życia, życia w, w dniu, który mamy dzisiaj. Mhm. I ja też bym odpowiedziała takim, takim truizmem, który ostatnio powiedziała mi moja bliska koleżanka, która też będzie częścią tego, tego cyklu powiedziała mi, że, może też to powiem w swoim odcinku, ale bardzo, bardzo się tym podzielić, że ona stara się przeżywać każdy dzień tak, jakby był całym życiem. I traktuje je jako taką jedną, zamkniętą szansę. Mhm, I okay. to jest taki, takie piękne powiedzenie, które można odnieść, no właśnie, do, do całości naszego życia do wszelkich sfer w tym życiu, ale myślę, że w kontekście pracy, jeżeli mamy ten przywilej pracowania na własnych zasadach, to, to fajnie jest poświęcić chwilę temu, żeby docenić to, w jakim miejscu jesteśmy i jak bardzo kiedyś byśmy sobie tego życzyli i że jest to mimo wszystko miejsce pełne przywilejów i właśnie tej wolności, oczywiście też odpowiedzialności, ale jest to dla mnie jest to coś, za co jestem naprawdę wdzięczna i staram się o tym pamiętać. I ja też często zadawam sobie pytania o to, czy, czy mam jakieś takie wielkie marzenie zawodowe i nie umiałam na nie odpowiedzieć, bo wydaje mi się, że właśnie jestem zadowolona tego, gdzie jestem dzisiaj. Podoba mi się tak podchodzę do pracy i to, w jakim kierunku sobie zmierzam, ale sama jestem ciekawa tych kart, które będą mi, okay. e, będą się odsłaniały, bo ja też wychodzę z założenia, że jeżeli dzisiaj nie jestem zadowolona z tych rzeczy, które mam, tutaj już tylko zawodowo na to patrząc, to nie docenię też tego wielkiego, e, spełnionego marzenia, tylko tak jak powiedziałeś, to się wydarzy, że stwierdzisz, o, mam to. Tak, I u tak, mnie tak, było tak. podobnie. Ja e, tutaj już jakby kończąc, kończąc, kończąc. E, lubię kończyć trzy razy po prostu e, moje odcinki. Pamiętam, jak byłam dzieckiem no. i oglądałam wywiady z m, gwiazdami Hollywood, prowadzone przez Anię Wędzikowską e, i była wtedy mała i siedziałam sobie na kanapie z moją mamą i myślałam sobie, że bym chciała być jak Ania Wędzikowska. E, no i jakby fast forward, no nie jestem Taylor Swift, e, ale, ale rzeczywiście prowadzę wywiady, jakby mam... Żywe, ktoś mam profesję, tak, mam profesję. Jest to inaczej zapakowane w tak, dziennikarskiej jest to na pewno więcej y, mnie niż w normalnej roli dziennikarza. Niemniej y, do Hollywood może jeszcze dotra, ale to też jest śmieszne, no bo te marzenia nam się po prostu trochę zmieniają. Ja teraz pewnie nie chciałabym być w tej roli, którą sobie wtedy wyidealizowałam i zdecydowanie bardziej pasuje mi ta, którą mam dzisiaj. Ale co jest przede mną? Ja po prostu powiem ci, jestem na maksa ciekawa co się Uuu, wydarzy, fajne. bo wierzę w swoją sprawczość, wierzę w to, że jeżeli właśnie dam sobie trochę przestrzeni w takim znaczeniu właśnie odpoczynku, pewnego dystansu, mm -hmm. to przyjdą do mnie nowe pomysły, a przez to, że jestem nauczona, że jeżeli coś sobie wymyślę naprawdę z serca, to to się uda, mm -hmm. a jeżeli się nie uda, to znaczy, że coś innego ma się udać. Że miało się nie udać. Tak, że... tak, tak, tak. Okay. mam dużo takiej akceptacji, okay. więc ja jestem po prostu bardzo ciekawa i ty jesteś głodny, a ja bardzo... Cenię sobie to uczucie, kiedy mi się tak naprawdę chce i właśnie że mam tę ekscytację, że, że... że idę po prostu, myślę sobie, ale ekstra, że mogę być częścią okay. tego. I to jest, się taki stan, do którego dążę, który mi sprawia ogromną, ogromną satysfakcję w kontekście pracy. Fajne, bardzo fajne. Też podobało mi się to zestawienie, że ja powiedziałem o liczbach, a ty powiedziałaś o tym, żeby to sobie opisało, rozłożyć. Tak. Bo też myślę, stawiając kropeczkę, że my dzisiaj rozmawiamy bardzo z perspektywy osób uprzywilejowanych. Że, że, że tutaj rozmawiamy o, o pracy, pasji i tak dalej, i tak dalej, a jednak też jest wiele osób, które po prostu chodzą do pracy i już i jest taka sytuacja. I yy, no i, i uważam, że, yy, że po prostu warto o tym pamiętać i też warto to doceniać, no nie? Bo tak. to są jednak, yy, no oczywiście korzystamy z tych możliwości, no ale po prostu mamy te możliwości. Tak, i można to właśnie podsumować tak dwutorowo, że z jednej strony w kontekście osób, które pracują. Podobnie jak my, mhm. tutaj mamy ten komunikat wdzięcznościowy i, mhm. i taki, żebyśmy byli po prostu świadomi, ile nam daje to, w jakich realiach żyjemy w kontekście zawodowym, ale dla osób, które mają zupełnie inną ścieżkę, myślę, że fajnie jest po prostu też przedstawić, jak to wygląda z, z takiej perspektywy, bo tak jak powiedziałeś też wielokrotnie w dzisiejszej rozmowie, te wszystkie szanse, możliwości i ścieżki mogą po prostu nie być dla ciebie. Dla mhm. was i to też jest okej. Okay. Warto to sprawdzić, ale czasami nie trzeba sprawdzić, bo można sprawdzać, bo można popatrzeć na przykład kogoś i stwierdzić, nie, jakoś tak, nie będzie to dla mnie. dla mnie dobrze, bo lubię tę swoją strukturę albo lubię to, że po zamknięciu laptopa, czy po wyjściu z biura mogę być dla mojej rodziny, mogę być dla mhm. mojego hobby, mogę być dla innych rzeczy, którymi się zajmuję. Więc y, mam nadzieję po prostu, że, mm, że to trafi. Chociaż ja powiem ci po naszej rozmowie jeszcze jeszcze w niej jesteśmy, ale po naszej rozmowie czuję, że jest tutaj mnóstwo wątków jeszcze nierozwiniętych i wiele ciekawych rzeczy, które możemy powiedzieć, ale ja tobie Marcin bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas i też swoje doświadczenie. Z nami w studio, yy, bardzo w, w świetnym studio. Yy. O! <laughs> Pogadajmy <laughs> chwilę o <w> studio. <laughs> A co to za studio? Co za studio? Dlaczego nie. tutaj jest takim studio? Dziękuję Ci, Karo, za zaproszenie. Yy, to dla mnie duża przyjemność, zwłaszcza, że nie jest to nasza pierwsza rozmowa. Yy, no i ja też cieszę się, że mogliśmy sobie bardziej pogadać w taki... inaczej. Dla mnie wyzwalające w takim udziale w podcaście jest to, że ja też mogę zadawać pytania. Bardzo no, dziękuję. Tak, dlatego nie bez powodu zaprosiłem Cię do formatu, w którym jesteśmy sobie równi, żeby nikt nie mógł oddawać tego stołu prowadzącego do końca. Jeszcze raz wielkie dzięki, i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie letniej serii na dwa głosy. Dajcie znać, czy chcecie, aby taki format rozmów zawitał do podcastu na stałe. A może macie swoich ulubionych gości. Czekamy na Wasze opinie i refleksje w komentarzach na YouTubie, Spotify i Instagramie. Do usłyszenia.